Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie i chciałem przeprosić, że odejdę od zaplanowanego cyklu. Nie wiem, czy było to zapowiadane, ale w każdym razie chciałem dzisiaj przedstawić w pełni, przepraszam, dzisiaj chciałem przedstawić w pełni teraz o 17 Państwu to, co w skrócie, w pół godziny przedstawiałem przed półtorej godziną w Belwederze na spotkaniu poświęconym polityce historycznej w obecności pana prezydenta. A więc jakby taką małą przerwę zrobimy w tym cyklu poświęconym historii myśli politycznej do myśli klasycznej, rzymskiej, do świętego Augustyna, do Cycerona. Wrócimy przed świętami. Jeszcze raz przepraszam. Otóż myślę, że zagadnienie polityki historycznej jest dla nas ważne, dla większości stu obecnych pewnie jest interesujące, dlatego się trochę z tego, że tak powiem, odstępstwa rozgrzeszam. Punktem wyjścia do tej refleksji, którą przygotowałem na spotkanie z panem prezydentem, wiąże się z doświadczeniem bardzo aktualnym, doświadczeniem, którego mottem może być dzisiejsza data, 17 listopada. Może Państwu się ona, przepraszam, znajdę tylko jeszcze odpowiedni. Chyba zostawiłem u pana prezydenta to, co miałem powiedzieć, ale no to będę musiał z głowy, czyli z niczego. Nie, mam, przepraszam. Przepraszam bardzo. Otóż punktem wyjścia będzie dzisiejsza data. Otóż w sporach, które się toczą na ten temat właśnie, czy ma być polityka historyczna, czy jej nie ma być, bardzo gorące debaty toczone były już 8 lat temu, kiedy pan prezydent Lech Kaczyński starał się wprowadzić to pojęcie i przede wszystkim praktykę polityki historycznej do rzeczywistości III RP. Bardzo dużo było zarzutów, że nie wolno tego robić, że to jest tylko takie prymitywne polityzowanie historii, że nikt przyzwoity tego nie robi. Otóż dzisiaj jest 17 listopada, Międzynarodowy Dzień Studenta. To jest święto, które może Państwo tego nie wiedzą, bo na ogół tego się nie wie, wiąże się z upamiętnieniem protestu czeskich studentów przeciwko niemieckiej polityce okupacyjnej, bo w Czechach byli normalni studenci w czasie okupacji, były normalne czeskie uczelnie, prawda? I cały świat w związku z tym upamiętnia czeskie protesty przeciwko niemieckiej okupacji, w tym Międzynarodowym Dniu Studenta. Także o tym już mówiłem, ale przypomnę, bo warto ten przykład powtarzać. Czechy, nie jakaś wielka i nieprzyjemna Rosja, nie jakieś silne, bogate i prowadzące swoją sprytną politykę Niemcy, nie potężne, najpotężniejsze Stany Zjednoczone, ale nasz południowy sąsiad, który jest przecież 4 razy potencjałem ludnościowym od nas mniejszy, był w stanie wyprodukować film o swoich lotnikach broniących brytyjskiego nieba, bardzo bohaterskich lotnikach. No ale było ich 20 kilku, naszych było ponad 200. Polska nie wyprodukowała filmu, a Czesi o swoich bohaterach wyprodukowali film, który nawet kandydował do Oscara, był nominowany. Świetny film, Ciemno-niebieskie światło. Tutaj może Państwo swoją inicjatywą poświęconą polskim lotnikom trochę naprawią ten stan rzeczy, ale potrzebny jest duży film fabularny, żeby przypominać szerszej publiczności pewne historyczne zasługi. Czesi, którzy mieli pod Tobrukiem jeden batalion, wyprodukowali świetny film historyczny o bitwie pod Tobrukiem i czeskim bohaterstwie w tej bitwie. Polska miała jedną brygadę, czyli mniej więcej 6 razy więcej żołnierzy. Nic nie słychać o żadnych planach nawet nakręcenia filmu o bitwie pod Tobrukiem. Nie ma żadnego filmu o bitwie pod Monte Cassino, że wspomnę tę bitwę, w której akurat Czesi nie brali udziału, no bo gdyby brali, to na pewno już by był film albo serial, prawda? Także jeśli spojrzeć w podręczniki historyczne do szkół podstawowego stopnia na całym świecie,
Takiego przeglądu dokonuje instytut zajmujący się właśnie pedagogiką historyczną w Opolu na Uniwersytecie. To z tego przeglądu wynika, że najczęściej w skali światowej, w Ameryce Południowej, w Afryce, w Azji, w Europie oczywiście także, wydarzeniem, które symbolizuje jednym hasłem właśnie całość niemieckiej, czy jak polityczna poprawność mówi, nazistowskiej polityki okupacyjnej w czasie II wojny światowej, nie jest powstanie warszawskie, nie jest również powstanie w getcie warszawskim. Są Lidice, ta jedna wioska rzeczywiście wymordowana w całości przez Niemców w odwecie za zamordowanie przez brytyjskich komandosów Reinharda Heydricha, no wielkorządce protektoratu Czech i Moraw. 300 osób. W Polsce zginęło, jak wiemy, około 5 milionów osób, w tym 2 miliony, jeśli już ktoś chciałby koniecznie dzielić, etnicznych Polaków w wyniku tej polityki okupacyjnej. Ale świat wie o Lidicach. Dlaczego? Bo Czechy wykonały swoją politykę historyczną, niekłamliwą, bo rzeczywiście zginęło 300 osób w Lidicach. Rzeczywiście byli Czesi pod Tobrukiem, byli pod Monte Cassino, przepraszam, nie pod Monte Cassino, tylko w bitwie o Anglię. Więc to jest prawdziwa polityka historyczna, nie ma tu kłamstwa. I ten nieduży kraj, który czuje się dumny, godny, walczy o swoje miejsce, o swój wizerunek, o swoje miejsce w pamięci globalnej. A jak to jest z Polską? Dlaczego u nas są takie problemy? Otóż pierwszą rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę, jest w polskiej polityce historycznej cały szereg problemów, z którymi musimy się niestety w niej zderzyć. Pierwszym problemem, który określam metaforycznym tytułem Kręgi Polskiej Pamięci, jest właśnie samo sformułowanie kręgi, no z czym się to kojarzy, komuś geometrycznie może się z kółkiem skojarzyć, ale nie o to mi chodzi, ja mam skojarzenie kulturowe z kręgami piekielnymi Dantego. Otóż właśnie w jednym z piekielnych kręgów umieszcza nas globalna polityka historyczna. Ta, której symbolem jest Holokaust, najważniejsze wydarzenie i pewnie słusznie wydarzenie, które powinno być pamiętane przez wszystkich jako wielka przestroga przed tym, do czego zdolny jest system totalitarny. Ale w ramach tej globalnej pamięci Holokaustu Polska w ostatnich zwłaszcza latach została skojarzona z rolą nieprawdziwą, z rolą oskarżonego o te zbrodnie. I to właśnie skojarzenie Polski globalnie najpopularniejsze z antysemityzmem, z Holokaustem jest, pokazuje skalę wyzwania, przed którym stoi nasza polska polityka historyczna. To doświadczenie, które oczywiście nie zaczyna się dopiero w ostatnich latach, choć w ostatnich latach się nasiliło, sprawia, że uleganie tej pedagogice wstydu, jak to określił kiedyś Bronisław Wilcztajn, profesor Nalaskowski troszkę protestuje w imieniu pedagogiki przeciwko takiemu określeniu, ale w każdym razie ta pedagogika wstydu działa przecież u nas już od długiego czasu. I to właśnie, jeśli miałbym otworzyć rozmowę o polityce historycznej III RP, to właśnie to skojarzenie z owym piekielnym kręgiem wydaje się szczególnie podręczne, na miejscu. Bowiem pierwszym ukutym w III RP spojrzeniem na naszą historię było sformułowanie polskie piekło. Sformułowanie pana premiera Tadeusza Mazowieckiego, które zostało następnie upowszechnione przez media ponad na pewno intencje wypowiadającego tę metaforę premiera. Otóż premier Mazowiecki chciał w ten sposób wskazać na złą część polskich tradycji politycznych, które dla niego wiążą się no właśnie z takim, nie z przegraną, nie, z anarchizmem, z taką nadmierną wolnością, z tym, że każdy Polak ma swoje zdanie i przeszkadza rządzić, prawda, światłemu rządowi. Otóż na pewno są w naszej tradycji elementy, które zasługują na krytyczne przemyślenie. Ale wtedy, w 1989 roku, wprowadzono skrót, który oznaczał potępienie całej naszej tradycji wolnościowej. Polski Sejm,
polski sejmik, polska demokracja szlachecka, polski republikanizm, równa się to wszystko polskie piekło, coś złego. Coś, od czego trzeba się odwrócić i odciąć grubą kreską. Sformułowanie gruba kreska przywołuje także nieprzypadkowo, bo przecież właśnie takie spojrzenie na polską historię, że ona była zła, że trzeba się od niej odwrócić, zapomnieć o niej, odciąć się od niej, naturalnie bardzo odpowiadało potężnej sile tych, którzy panowali w Polsce przez 45 lat. Im takie spojrzenie odzwierciedlone w haśle już w ich obozie ukutym, wybierzmy przyszłość, haśle kandydata na urząd prezydenta w wyborach roku 95, pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Wybierzmy przyszłość, odetnijmy się od przeszłości. Dlaczego? No bo w tej przeszłości są trochę trudne rachunki do wykonania, prawda? Gdzie okaże się, że Aleksander Kwaśniewski no nie był tylko studentem kultury i pism Jerzego Giedroycia, ale też zajmował się inną działalnością ideologiczną w Związku Socjalistycznej Młodzieży Polski, prawda? A zwłaszcza jego starsi koledzy z PZPR, bo Aleksander Kwaśniewski, nic mi o tym nie wiadomo, żeby miał na sumieniu cięższe grzechy, ale jego starsi koledzy na pewno takie grzechy bardzo ciężkie, krew na rękach po prostu mieli. Więc to było bardzo wygodne. Odciąć się od historii, powiedzieć tak, to było polskie piekło, nie wracajmy do tego, to już jest historia. Zacznijmy od nowa, od zera. Otóż myślę, że to spojrzenie sprawia, że no, wzrasta w nas poczucie jakiejś niesprawiedliwości. Czy rzeczywiście nasza historia sprowadza się tylko do tego, co w niej złe i co lepiej zapomnieć? Najsilniej i powiedziałbym najzgrabniej zmetaforyzował, określił jedną metaforą takie spojrzenie na polską historię, również nieżyjący już polityk, znaczy tak jak pan premier Mazowiecki, a mianowicie profesor Władysław Bartoszewski, mówiąc o Polsce jako o brzydkiej starej pannie bez posagu. Otóż, że stara, nie mam z tym problemu, 1050 lat to kawał czasu, ale od chrztu. Ale że brzydka, dlaczego brzydka? Nic pięknego w Polsce nie można znaleźć, naprawdę? I dlaczego bez posagu? Czy jedynym naszym posagiem jest jedwabne, antysemityzm, o którym lepiej rzeczywiście może no, jakoś schować go, nie chwalić się nim na zewnątrz w każdym razie? Otóż wróciły do mnie te myśli, kiedy w piątek, czyli 4 dni temu, miałem okazję brać udział w takiej dużej konferencji w Waszyngtonie, Center for Strategic and International Studies. To jest takie no, chyba najbardziej prestiżowe miejsce dla badania stosunków międzynarodowych. Tam są zatrudnieni w roli kanclerzy, można tej instytucji, Zbigniew Brzeziński, Henry Kissinger. Otóż w tej instytucji dyskutowaliśmy na temat rosyjskiej polityki współczesnej. Dyskusja bardzo ciekawa, bardzo pozytywna, to znaczy wszyscy amerykańscy, różni bardzo ważni uczestnicy tej dyskusji zgadzali się, że dopóki rządzi Putin w Rosji, dopóty nie jest możliwe żadne realne z nią porozumienie. Niestety po południu tego samego dnia doniesienia z Francji zmieniły to nastawienie w mediach, może nie w myślach tychże poważnych polityków, ale w mediach, które mają także duży wpływ na politykę, zaczęła się znowu stara śpiewka, że no trzeba prosić i to może nawet na kolanach Władimira Putina, żeby teraz pomógł, prawda? Ale dlaczego wracam do tej konferencji? Otóż ja tam mówiłem o rosyjskiej polityce historycznej. No rzeczywiście nie jest to polityka historyczna, którą powinniśmy naśladować. Przykładem bowiem, jak o tym mówiłem tam na tej konferencji, jak ona jest realizowana, niech będzie fakt, że prezesem Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego jest przewodniczący, znaczy jakby to powiedzieć, szef kancelarii prezydenta Putina, Siergiej Naryszkin. Przewodniczącym Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego jest minister obrony, który też się zajmuje częściowo polityką historyczną.
a przewodniczącym takiego nastawionego na zagranicę towarzystwa zajmującego się polityką historyczną jest generał KGB, szef FSB, poprzednik Putina na stanowisku szefa FSB. No to myślę, że oczywiście tego rodzaju polityki historycznej tak realizowanej na pewno nie powinniśmy naśladować. O tym mówiłem i wtedy wstał uczestnik tej konferencji, bardzo ważny profesor amerykański i powiedział, no dobrze, możemy tu mówić o rosyjskiej polityce historycznej, ale co to ma za znaczenie, jak u was ministrem obrony został historyk, antysemita. Musicie go usunąć. To pokazuje naprawdę realny problem. Ten profesor nie zaczekał nawet na odpowiedź, której udzieliłem. Wyszedł. Więc tu jest trudność, no, że tak powiem, w dialogu, bo nie można użyć argumentu żadnego, ponieważ druga strona nie jest zainteresowana wysłuchiwaniem jakichkolwiek argumentów. Ale jest to sytuacja trudna, poważna. Ona szczególnie dotyczy, egzystencjalnie powiedziałbym, Polaków w Ameryce. Tam są oni bowiem wystawieni na codzienne rasistowskie prześladowania, można tak to określić. Rasa polska, tak zdefiniowana na rasistowski sposób, jest oskarżana o to, co sformułował premier Icak Szamir w pamiętnych słowach, że wszyscy Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. To jest czysty rasizm oczywiście, no bo mogą być antysemici w polskim narodzie, na pewno są. Ale czy wolno tak powiedzieć, że cały naród jest antysemicki, że ma na rękach krew Holokaustu? No niestety to uogólnienie bardzo mocno pracuje przeciwko wszystkim Polakom w Stanach Zjednoczonych. Budzi czasem w postaci nie kręgu pamięci, ale błędnego koła, użyję znowu tej metafory, odruch antysemicki, no bo jak tu się nie, no w jakiś sposób, w jakimś odruchu nie bronić, prawda, przed taką rasistowską polityką. Oczywiście tego rodzaju odruch do niczego dobrego prowadzić nie może. To było jednostkowe doświadczenie, przykład, ale przecież przypomnijmy, że kilka miesięcy wcześniej szef FBI, ważnej struktury amerykańskiej, publicznie oświadczył, stwierdzając, że Holokaust był najważniejszym wydarzeniem w historii ludzkości, co jest stwierdzeniem dla ateisty, powiedziałbym, absolutnie do przyjęcia, ale James Comey, szef FBI, podkreśla, że jest praktykującym katolikiem. Myślę, że dla każdego praktykującego katolika najważniejszym wydarzeniem w historii ludzkości było wcielenie. Wcielenie Boga, prawda? I zbawcza historia, która stąd wynika. Ale uznając, że Holokaust jest najważniejszym wydarzeniem świeckiej historii, powiedział James Comey, że odpowiadają za tą zbrodnię naziści i ich pomocnicy z trzech narodów, niemieckiego, węgierskiego i polskiego. Wymienił trzy narody, nazistów, anarodowych oraz pomocników z trzech narodów. Jest tu problem bardzo trudny, bardzo ważny, systematycznej, długiej odpowiedzi na to wyzwanie. Słyszeliśmy przed chwilą, sam to powiedziałem, że część środowisk żydowskich, które tego rodzaju politykę antypolską prowadzi, nie jest zainteresowana jakąkolwiek pragmatyczną, przepraszam, merytoryczną odpowiedzią. Odpowiedzieć mogą tylko czyny. Czyny polegające na stałym wzmacnianiu Polski. Im bardziej Polska będzie mocna, szanowana w świecie, niezależnie od tej propagandy antypolskiej, która jest systematycznie prowadzona, tym większa będzie szansa zignorowania po prostu, także dumnego zignorowania przez Polaków w Ameryce, oczywiście tym łatwiej nam w kraju będzie to zrobić, tego rodzaju oskarżeń, kiedy będziemy mogli pokazać, widzicie, z tego jesteśmy dumni, Polska jest wspaniałym, kwitnącym krajem, potężnym, o wielkiej historii i łatwo nam to pokazać na przykładach 100 filmów, które są wyświetlane, powiedzmy, że w tym roku 10 filmów, prawda, na ekranach amerykańskich kin czy europejskich kin, które to pokazują. Gier komputerowych, które są dostępne w każdym sklepie na całym świecie dla młodzieży, które pokazują, że jest Polska z polską historią, która nie jest zredukowana, nie da się jej zredukować do antysemityzmu.
do czego, jak można tę historię pokazywać, o tym za chwilę będę mówił. A więc tu wydaje mi się, że metodą nie jest odpowiadanie, bo druga strona nie jest zainteresowana odpowiedzią. Wchodzenie w tego rodzaju dyskusje okazuje się na ogół przeciwskuteczne. Oczywiście może nie mam racji, przedstawiam wyłącznie we własnym imieniu opinie, które nikogo innego poza mną nie obciążają. Ale problem z polską pamięcią, polską dumną pamięcią nie sprowadza się tylko do tego globalnego zarzutu, do którego jeszcze wrócimy, współudziału, czy wręcz głównego udziału sprawczego w Holokauście. Ten problem wiąże się także z europejską pamięcią, o tym będę mówił za chwilę. Ale zanim odejdę od problemu polskiej winy za Holokaust, myślę, że mogę sformułować pierwszą jakby hipotezę dotyczącą sposobu prowadzenia polityki historycznej. Otóż pierwszym i podstawowym i najważniejszym założeniem w niej powinno być to, żeby historycy mieli wszelkie możliwości dochodzenia do prawdy. Bo historycy, którzy będą odkrywali prawdę stopniowo, coraz dalej, coraz głębiej, będą mogli pokazać, kto był antysemitą, kto zabijał Żydów, i każdy człowiek dobrej woli, studiując materiały historyczne, będzie mógł do tego sięgnąć. Ci, którzy mają potężniejsze wzmacniacze, że tak powiem medialne, będą mogli wygrać swoim jazgotem, zagłuszyć naszą prawdę. Ale najważniejsze jest, żeby ta prawda była poznawana. A więc polityka historyczna nie może zamykać drogi do prawdy. Nie jest tak, że można zadekretować, nie było żadnych przypadków antysemityzmu, nie było żadnych przypadków współudziału pojedynczych Polaków w zbrodniach na Żydach. Tylko trzeba się zastanowić nad warunkami czy szmalcownictwa, nad warunkami okupacji niemieckiej w Polsce, porównać z innymi warunkami. Krótko mówiąc, przeprowadzić rzetelną pracę historyczną w tej sprawie. To musimy robić. Historia musi pracować jako narzędzie poznawania rzeczywistości, swobodne narzędzie poznawania rzeczywistości. I z tego wynika wniosek praktyczny. Historia jest nam potrzebna, by każdy, kto ją poznaje z uczciwych źródeł, a w pierwszej kolejności interesują nas polscy odbiorcy historii, polskie dzieci, żeby w szkole uczone były historii zgodnej ze stanem badań. Nie ze stanem mód politycznych, politycznej poprawności, tylko zgodnej ze stanem faktycznych badań. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne ze względu nie tylko na jedną, choćby najważniejszą kwestię związaną z wizerunkiem Polski na arenie międzynarodowej. Jest to ważne z punktu widzenia jeszcze głębszej kwestii sensu historii. Historia jest jedynym sprawdzianem teraźniejszości. Nie wiemy, jaka będzie przyszłość, nie wiemy, co będzie jutro, co będzie za minutę. Nie możemy tego, co dzieje się teraz, porównać z tym, co będzie. Możemy tylko porównać z tym, co było. Żeby krytycznie ocenić teraźniejszość, albo ją pochwalić, powiedzieć świetnie jest, albo jest lepiej, albo jest gorzej. Musimy mieć z czym to porównać. Możemy tylko to robić w odniesieniu do przeszłości. A więc powinniśmy poznać przeszłość, uczciwie, rzetelnie dać tę wiedzę o przeszłości naszym dzieciom. I pod tym względem oczywiście działania ostatnich kilku lat w szczególności, ale szerzej można powiedzieć, zmiany w procesie edukacyjnym w Polsce w ostatnich kilkunastu latach były wprost tragiczne. Ich odzwierciedleniem jest pamiętna wypowiedź rzecznika SLD, pana Jońskiego, który zapytany przez dziennikarza, kiedy było powstanie warszawskie, odpowiedział w 1984 roku. I to nie chodzi wcale o partię, którą reprezentuje. On mówił głosem pokolenia, dwudziestoparolatków, którzy nauczyli się, a raczej nie nauczyli się niczego w szkole III RP, bo on wyszedł ze szkoły III RP. Z tej samej szkoły, która uformowała, warto i ten przykład pokazać, respondentów badania opinii publicznej, jedynego, jakie zostało przeprowadzone w tak szeroki, systematyczny sposób, przez OBOP w roku 2007, a więc akurat 18 lat stuknęło III RP. Badanie dotyczyło stanu świadomości Katynia. W grupie respondentów od
19 do 29 roku życia, czyli w tej najmłodszej grupie, tej, która przeszła właśnie przez szkoły trzeciej RP, 40% nie wiedziało, kto kogo zabił w Katyniu, a część udzielała takiej odpowiedzi: Polacy zabili Żydów. No bo mniej więcej tyle wiadomo było z kultury masowej. Polacy zajmują się zabijaniem Żydów. Jakiś Katyń był, no to pewnie Polacy zabili Żydów, prawda? A roztropniejsi mówili, no nie wiemy. Nie wiemy, kto kogo zabił, no bo nie słyszeliśmy nigdy o tym. To jest efekt działania szkoły trzeciej RP. Bo w starszym pokoleniu, w pokoleniu tym ze szkół PRL-owskich, wiedza była bez porównania wyższa. Niekoniecznie wyniesiona ze szkoły, ale szkoła trzeciej RP nie zrobiła nic, żeby tę wiedzę, którą wcześniej trzeba było z domu wynosić, z jakichś książek zakazanych, żeby przekazać uczniom w trzeciej RP. Z czego to wynika? No z pewnych rzeczy, o których, jak pozwoliłem sobie powiedzieć na spotkaniu w Belwederze, od których naprawdę trzeba zacząć i to szybko. Zmiana systemu edukacji historycznej. Nie chodzi tylko o dyskutowaną dzisiaj tak szeroko kwestię przywrócenia systemu 8 plus 4, szkoła podstawowa plus liceum i likwidacji gimnazjów. To jest rzecz ważna, ale w tym przypadku wtórna, nie o to chodzi. Chodzi najpierw o odwrócenie złych bardzo skutków dramatycznego ograniczania nauczania historii w liceach. Przypomnę, to już są efekty działania minister Hall i jej następczyni. Następczyń dwóch, przepraszam. Reforma pani minister Hall polegała na tym, że historia z dwóch ostatnich klas szkoły średniej została wyrzucona. No jakie to ma znaczenie? Oczywiście gigantyczne, bo to jest ta najbardziej dojrzała młodzież, której, z którą można by porozmawiać stosunkowo właśnie najdojrzalej o sprawach dotyczących naszej wspólnej historii. Niestety została tej możliwości pozbawiona. To trzeba natychmiast przywrócić. Ale to nie wystarczy. Tragiczne zmiany w naszym systemie edukacji zaszły wcześniej. Te najbardziej niszczące dla naszej świadomości historycznej. To są te zmiany, które rozdzieliły ścieżkę nauczania języka polskiego od historii. To są teraz dwie zupełnie różne ścieżki. I wewnątrz języka polskiego w szczególności nastąpiło odejście od chronologicznego wykładu. A zatem, jeżeli my w PRL-u i wcześniej, co wiem już oczywiście tylko z książek, uczyliśmy się naszej kultury, naszej tożsamości, z faktu, że historia i język polski biegły równoległym torem. Tu renesans i tu wiek XVI. Tu oświecenie i tu wiek XVIII. Tu Krasicki, a tutaj, prawda, jeśli idzie o kulturę, o literaturę, a tutaj Stanisław August, rozbiory, prawda, książę Józef Poniatowski. Tymczasem teraz nic wspólnego ze sobą te dwie ścieżki nie mają, a wewnątrz polskiego uczy się na przykład o Gombrowiczu, a potem uczeń dowiaduje się, że był Sienkiewicz. To nie ma żadnego sensu. Ja nie mówię teraz nic przeciwko nauczaniu o Gombrowiczu. Trzeba o nim nauczać. Ale nie da się nic sensownego o Gombrowiczu powiedzieć, jeżeli się nie pozna najpierw Sienkiewicza. Bo Gombrowicz był świadomą parodią Sienkiewicza. No to trzeba poznać styl Sienkiewicza, żeby wiedzieć, co Gombrowicz parodiuje. Ale od tego nastąpiło pełne odejście. Nastąpił pełny postmodernizm w postrzeganiu, choć to słowo może nie było używane przy tej reformie, ale skutki są takie. Swobodne żonglowanie epokami, wydarzeniami, tak, że one tracą swój związek przyczynowo-skutkowy. Skoro nie ma związku przyczynowo-skutkowego, nie ma powiązania między faktami, kulturą, polityką, no to przestają go uczniowie dostrzegać. Nie wiedzą już, co z czym kojarzyć, a poza tym słyszą nieustannie w szkole, że nie trzeba się uczyć dat, faktów, nazwisk, bo to jest nudne. Trzeba tylko wiedzieć, jak zdobywać wiedzę, czyli sięgnąć do internetu. Efekt jest taki, że wszyscy uczniowie mogą być przekonani, że nie trzeba nic wiedzieć poza zdolnością obsługiwania komputera czy smartfonu. No bo
Nic nie muszę wiedzieć, wstukam, prawda? No, jeżeli umiem jeszcze trafić w klawisz z odpowiednią literą, jednak na razie jeszcze to jest potrzebne. Będą na pewno głosowe takie, które nie będą wymagały. Już w Finlandii zresztą wprowadzono pierwsze szkoły, gdzie zrezygnowano z nauki pisania. Znaczy pisania ręcznego, o to chodzi. No, już się nie uczy. Otóż skutek jest taki, że takim ludziom można wmówić wszystko. No bo skoro w głowie nie mają nic, tylko przekonanie, że wystarczy sięgnąć do jakiegoś źródła komputera na przykład, to wystarczy ich skierować na fałszywy trop w tym komputerze, prawda? I już są bezradni, prawda? Widzą wiadomości jakieś telewizyjne, takie czy inne, w których przekaz dnia, czy wiadomości, bo telewizji mało ogląda młode pokolenie, ale w jakimś Onecie, prawda, czy innym portalu, który obserwują, widzą jakąś informację o wydarzeniu danego dnia i nie mają żadnego skojarzenia z tym, co było wczoraj. Nie wiedzą, prawda? To oczywiście może się obrócić przeciwko tym, którzy pokładają zbyt duże zaufanie właśnie w telewizji, no tak jak się obróciło w czasie tych wyborów. Dla młodzieży już żadnym autorytetem nie był, powiedzmy, Adam Michnik, który myślał, że zawsze będzie autorytetem, bo przecież powtarza jego tezy telewizja i tak dalej, kolejne wiadomości. No już to nie zadziałało. Ale to nie widzę w tym wielkiego triumfu, bo ci sami ludzie, którzy nie wiedzą, kto to jest Adam Michnik, nie wiedzą także, kto to jest Adam Mickiewicz i to już jest gorsza sprawa. Otóż to trzeba zmienić. Młody człowiek musi wynieść pewne kwantum wiedzy, choćby nieduże, ale powinien wiedzieć, że Grunwald był najpierw, a stan wojenny potem. To jest ważne. To jest naprawdę ważne. Trzeba to wiedzieć. Trzeba trochę takich informacji uzbierać, żeby umieć następnie w oparciu o nie ocenić, czy za stanu wojennego było lepiej, czy gorzej. Czy tak jak pokazują w Misiu Barei, PRL to był kraj śmieszny i sympatyczny właściwie, czy było coś tam jeszcze więcej, może nie tak sympatycznego, tylko groźnego, prawda? Trzeba zdobyć jakąś wiedzę na ten temat, inaczej jesteśmy sterowani przez produkty kultury masowej, które mogą działać zupełnie w oderwaniu od rzeczywistości historycznej. A więc musimy przywrócić nauczanie historii, skorelować je z nauczaniem języka polskiego. Nie po to, żeby indoktrynować młodzież, tylko po to, żeby młodzi ludzie zdobyli narzędzie kontroli współczesności. Bo wtedy dopiero poznawszy przeszłość, choć trochę, mogą zastanowić się nad teraźniejszością, ocenić, czy PiS rządzi dobrze, czy źle, czy jest lepiej, czy gorzej. Trzeba właśnie wiedzieć, co było przedtem, żeby móc wydać taki sąd wartościujący. Ale szkoła nie jest jedynie miejscem walki z niewiedzą. Szkoła niestety musi być także, podobnie jak kultura masowa, miejscem walki z ideologiami, które służą zakłócaniu przekazu prawdy o rzeczywistości, z ideologiami politycznej poprawności. Otóż ci, którzy mówią, że polityka historyczna jest niepotrzebna, nie powinna być prowadzona, starannie omijają zagadnienie, a czy Unia Europejska prowadzi jakąś politykę historyczną, czy nie. Otóż my możemy nie prowadzić polityki historycznej jako państwo, ale jesteśmy częścią Unii Europejskiej, która swoją politykę historyczną jak najbardziej prowadzi. Klaus Leggewi, niemiecki historyk kultury, bardzo wybitny, bardzo trafnie moim zdaniem zidentyfikował, opisał, i tu wracam do metafory wyjściowej, i 7 kręgów europejskiej pamięci. Ujął to właśnie w takiej metaforze. Myślę, że rzeczywiście tak jest realizowana polityka historyczna Unii Europejskiej. Te kręgi to po kolei Holokaust, pierwsza, najważniejsza sprawa, do którego, i słusznie trzeba pamiętać o zbrodni Holokaustu, do którego po targach, po walce części reprezentantów politycznych w Parlamencie Europejskim, krajów wschodnioeuropejskich, w szczególności krajów bałtyckich, doszła stopniowo świadomość, że obok Holokaustu, czyli zbrodni hitleryzmu, nazwijmy to tak językiem politycznej poprawności,
Były też zbrodnie na wschodzie, niezwiązane z hitleryzmem, zbrodnie, które streszcza metafora gułagu. Były zbrodnie komunizmu. Gułag streszcza to doświadczenie. No, przykładem w polityce historycznej Unii Europejskiej są dwie daty. Pierwsza, uniwersalnie obchodzona w Unii Europejskiej i, no, że tak powiem, symbolizująca bardzo konsekwentnie na różnych szczeblach realizowaną tę politykę, to jest data 27 stycznia, data wyzwolenia obozu w Oświęcimiu, obchodzona formalnie w Unii Europejskiej jako Dzień Pamięci. Otóż po latach walki w Europarlamencie udało się wprowadzić drugą, choć na niższym szczeblu, ale także obowiązującą datę 23 sierpnia, rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow. To jest jakby symbol tej pamięci o gułagu wewnątrz Unii Europejskiej. A więc mamy Holokaust, gułag, ale mamy następne kręgi. Ten gułag, oczywiście zawsze się to podkreśla w pamięci europejskiej, nie może relatywizować Holokaustu, zawsze jest taki mniej ważny trochę, ale już jest. Trzecim kręgiem są wypędzenia. No, to jest element, powiedziałbym, wprowadzony przez niemiecką politykę historyczną do polityki europejskiej, ważny. Ktoś może powiedzieć, no my też przecież możemy się w nim odnaleźć. Ilu Polaków zostało wypędzonych z Kresów Wschodnich? Nie mam nic przeciwko temu kręgowi pamięci europejskiej. Wojna, czwarty krąg. No także bardzo ważne doświadczenie w historii Europy. Bardzo tragiczne i traumatyczne. Słucham? Wojna jako zjawisko, w szczególności II wojna światowa, ale na zachodzie Europy na przykład bardziej, może nawet w niektórych krajach I wojna światowa. W Wielkiej Brytanii na pewno ważniejsza jest I wojna światowa. Wojna jako krwawy, bezsensowny horror, no tak bym to w skrócie powiedział, nie numerując wojen. Piątym kręgiem jest kolonializm. Za chwilę do niego wrócę, bo to ważna kwestia. Szóstym imigracja, Europa jako kraj imigrantów. O tym też za chwilkę powiem. I siódmy, i jedyny pozytywny, bo zwróćmy uwagę, wszystkie inne są wynikiem doświadczeń traumatycznych, negatywnych. Nawet imigracja. No skąd z jakiejś traumy ci imigranci przybywają? Siódmy dopiero krąg jest pozytywny. To jest sukces Europy po 1945 roku. Co jest podstawą tego sukcesu? Denacjonalizacja. Europa staje się przylądkiem, czy powiedzmy krajem, czy kontynentem sukcesu, czy wspólnotą polityczną sukcesu, wtedy, kiedy zaczyna programowo, systematycznie zwalczać odrębności narodowe. Wtedy zaczyna kwitnąć, bo wcześniej to była tylko wojna i tak dalej, kolonializm, wypędzenia, Holokaust i gułag. Wszystko przez nacjonalizm, przez istnienie osobnych narodów. Tak, to jest istota polityki historycznej Unii Europejskiej. Podmywanie, likwidowanie odrębności narodowych. Oczywiście silne państwa, głęboko zakorzenione w Unii Europejskiej, takie jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania, swoimi silnymi instytucjami bronią skutecznie swojej odrębnej tożsamości. Mniej lub bardziej skutecznie, ale starają się jej bronić. Słabsze państwa, natomiast te, które zostały przyjmowane jako w pewnym sensie uczniowie do tego klubu europejskiego czy szkółki europejskiej, mają bezwarunkowo przyjąć taką perspektywę. Wyrzekamy się, zostawiamy, to grubą kreską oddzielamy. Tam jest, prawda, polskie piekło, rumuńskie piekło, czeskie piekło czy jakiekolwiek inne piekło. Czesi akurat, jak wiemy, się nie poddają tej pedagogice. Otóż wydaje się, że tego rodzaju polityka, kiedy się przyjrzy tym siedmiu kręgom, jest na pewno absurdalna. Na pewno absurdalna, bo jak to? Europa kojarzy się tylko z tym? To znaczy miliony ludzi przyjeżdżają do Rzymu, do Paryża, do Londynu, do Reims, do Monachium, żeby martwić się Holokaustem, wojnami, wspominać kolonializm, czy cieszyć sukcesu Unii Europejskiej. Nie, przyjeżdżają podziwiać katedry, muzea, chodzić na koncerty. Kultura, owoc tożsamości europejskiej ufundowanej na chrześcijaństwie i dziedzictwie antyku
jest na pewno najważniejszym, najbardziej rzucającym się w oczy nieobecnym w tych kręgach pamięci europejskiej. Nie czci się kultury europejskiej wcale. Czytam w ramach takiego programu, bardzo skutecznego, bardzo dobrego programu polityki historycznej, który z prywatnej inicjatywy profesora Andrzeja Kamińskiego z Georgetown University został uruchomiony już chyba 10 lat temu, na których analizujemy podręczniki akademickie, głównie amerykańskie, ale także zachodnioeuropejskie, które mówią coś o Europie Wschodniej i poprawiamy tam różne nieścisłości czy błędy, ponieważ przyjeżdżają na te spotkania wydawcy, te poprawki są wprowadzane. No powiedzmy, nie było Katynia, jest Katyń, nie było paktu Ribbentrop-Mołotow, jest pakt Ribbentrop-Mołotow. Całej narracji nie zmienimy, bo to jest niemożliwe, ale przynajmniej takie drobne poprawki są wprowadzane. Otóż najczęściej w podręcznikach do historii Europy, europejskich, nie ma ani słowa o europejskiej kulturze. To nie to, że myśmy się tam powinni upominać, żeby tam Mickiewicz był. Tam nie ma Goethego, tam nie ma Mozarta. Jest natomiast zawsze kultura rosyjska. Dlaczego? No bo ona nie wchodzi do Europy, do tej Europy wąsko rozumianej, tej Europy sukcesu przez denacjonalizację, więc o Czajkowskim, o Puszki nie zawsze jest. Ale nie ma Prusta, nie ma Mana, więc tu już jakby ręce opadają, jak tu się upominać o polską kulturę, skoro nie ma de facto francuskiej, czy angielskiej, czy niemieckiej, czy włoskiej. Otóż dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby pokazać pewnego rodzaju obłędny, szalony projekt pamięci europejskiej, który jest realizowany, jest wtłaczany, zwłaszcza w krajach uznawanych za peryferyjne, te, które muszą występować w roli petenta w Unii Europejskiej, że to jest jedynie słuszna wizja Europy. Otóż z tym nie możemy się zgodzić. Jako członkowie Unii Europejskiej mamy moim zdaniem obowiązek walczyć nie tylko o pamięć, tak jak powiedziałem, żeby był Mickiewicz czy Chopin, to tak, ale my musimy też walczyć o tego Goethego, Mozarta, bo to trzeba walczyć z polityczną poprawnością, z jej obłędem, zafałszowaniem pamięci w obronie całej Europy, nie tylko własnego w niej miejsca. Mamy jako pełnoprawni Europejczycy prawo upominać się o rozsądek w spojrzeniu na Europę i jej historię, na miejsce chrześcijaństwa i kultury w Europie. To jest zadanie do wykonania. Ale to jest zadanie do wykonania w pewnym zakresie, w pewnej grupie także. Nie sama Polska ma tutaj pewną rolę do wykonania. Otóż wspomniałem o kolonializmie. To zagadnienie jest dzisiaj szczególnie żywe. Wypomina nam się to w ostatnich 3 miesiącach najmocniej, że my nie rozumiemy tej zbrodni kolonializmu. Akurat na tej sesji w Waszyngtonie brałem udział w panelu wspólnie z Timothy Snyderem, takim znanym historykiem amerykańskim, bardzo inteligentnym, wybitnym i bardzo sympatycznie do Polski nastawionym, który no właśnie jakby uzasadniając, że rzeczywiście szczęśliwie teraz jesteśmy w Unii Europejskiej, mówił, że Unia Europejska jest takim konstruktem, w którym wszystkie kraje wyrastają z historii postimperialnej. Na co ja ośmieliłem się zwrócić uwagę, że owszem, to prawda, ale to jest bardzo różne spojrzenie na tę wcześniejszą historię imperialną czy kolonialną. Bo Francja, 9 w sumie krajów zachodniej części Unii Europejskiej, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Belgia, Włochy, Portugalia, Holandia, Dania, Niemcy, to są kraje, które miały swoje imperia kolonialne. Mają swoje dobre, bo bywały i dobre niesienie cywilizacji w dobrym tego słowa znaczeniu, karty w historii kolonializmu, ale mają też bardzo złe, czarne karty. Najczarniejszą chyba Belgowie, o czym prawie nikt nie chce pamiętać. Masowa rzeź w Kongu Belgijskim jest w proporcji ludnościowej na pewno odpowiednikiem Holokaustu. Tylko że kto by tam pamiętał o jakichś murzynach z Konga? Celowo używam takiego pogardliwego określenia, żeby pokazać no właśnie luki pewne w europejskiej pamięci. Belgowie i ludobójstwo, kto by ich z tym skojarzył? Ale Polacy i ludobójstwo wiadomo, tak. I to ludobójstwo na tych murzynach w Kongu. To się nam wypomina, że nie pamiętamy tej europejskiej zbrodni na krajach nazwanych po 1945 roku krajami trzeciego świata.
Otóż musimy zabrać tutaj głos w tej debacie o pamięci europejskiej, nie sami, ale z krajami całego regionu, bo kraje takie jak Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, z całą pewnością Czechy, nie mają historii imperialnej, kolonialnej. Celowo nie wymieniłem Polski i Węgier. Dlaczego? Dlatego, że można w pewien sposób spojrzeć na historię Polski i Węgier w pewnych jej fragmentach jako historię własnych imperiów czy własnych wewnętrznych kolonii. No Węgrzy oczywiście w stosunku do Słowaków, prawda, częściowo do Rumunów, częściowo do Serbów, częściowo do Chorwatów mają takie karty. Nam taki rachunek krzywd wystawia historiografia ukraińska, litewska, w mniejszym stopniu białoruska. I myślę, że jest tu jakiś problem do dyskusji, można się nad tym zastanowić, nie należy unikać tej dyskusji. Natomiast na pewno, jeśli nawet przyjmiemy, że Polska ma swoją, choć nie w Afryce i nie w Azji, i bardzo specyficzną historię imperialną, podobnie jak Węgry, to z całą pewnością nie bierze udziału żadnego w zbrodniach kolonializmu poza Europą. A już stawianie Węgrów, czy Bułgarów, czy Rumunów pod pręgierzem za to, że nie rozumieją zbrodni na krajach islamskich dokonanych przez kolonializm europejski, jest jakąś perfidią historyczną, bo te kraje akurat przeze mnie wymienione przed chwilą jęczały pod jarzmem kolonializmu islamskiego, nie innego, tylko islamskiego, tureckiego w sensie państwowym, ottomańskiego. I teraz stawia się je pod pręgierzem, że oni nie chcą przyjmować uchodźców z krajów islamskich, a mają takie historyczne winy wobec islamu. No rzeczywiście, no bo zatrzymał się na nich ten islam, prawda? Wojujący przecież, krwawy islam, bo taką historię islam też ma, tylko nie wolno o tym mówić dzisiaj. Otóż naszym obowiązkiem wspólnym w ramach całego regionu jest przypomnieć o trzech imperializmach, kolonializmach, o których Europa nie chce pamiętać. To jest kolonializm niemiecki, nie III Rzeszy, nie mówię o Holokauście, nie mówię o Hitlerze, mówię o II Rzeszy, mówię o wrześni, jako przykładzie symbolu w Polsce czytelnym. Niemcy kiedyś go rozumieli na początku XX wieku, ale już nie w XXI. Mówię także o historii jeszcze niektórych krajów niemieckich w czasie I Rzeszy. No Prus na przykład, Brandenburgi. Te kraje prowadziły swoją politykę kolonialną świadomie względem uznawanych za rasę niższą Słowian. I do dziś w mentalności niemieckiej, niemałej jej części, nie u wszystkich, broń Boże, ale w jej części jest spuścizna takiego spojrzenia na wschodnich sąsiadów Słowian, że to jest niższa rasa, to są gorsi ludzie, bo myśmy ich podbijali, myśmy ich kolonizowali, myśmy im dali kulturę. Otóż to jest część do dyskusji właśnie w Europie. Trzeba to przypomnieć Niemcom. Mogą to przypomnieć z nami Czesi, mogą to przypomnieć z nami Węgrzy. Z całą dużą grupą innych narodów musimy przypominać o zbrodniach imperializmu i kolonializmu rosyjskiego. Nie sowieckiego, nie komunistycznego, tylko rosyjskiego. Bo Rosja, carska Rosja, a potem także pod płaszczykiem Imperium Sowieckiego również dokonywała się podobna procedura rusyfikacji, właśnie zabierała tożsamość innym narodom, niszczyła świadomie tożsamość innych albo już ugruntowanych jak polski naród, albo rodzących się czy tworzących się narodów jak ukraiński, litewski, czy łotewski, czy estoński. Otóż musimy przypominać Europie, że jest też coś takiego jak rosyjski imperializm i kolonializm, o których nie chcecie pamiętać. Sami tego nie zrobimy, musimy to w grupie zrobić, musimy się porozumieć, przypominać o tych dwóch imperializmach i o tym trzecim, islamskim, muzułmańskim, o zaborze tureckim, który dotykał południowej 1/3 czasem, a przez wieki 1/4 kontynentu europejskiego. No trzeba o tym przypominać. W imię prawdy historycznej i w imię unikania nieporozumień w owej zideologizowanej strukturze europejskiej pamięci siedmiu kręgów.
Tak, mamy doświadczenia kolonializmu, ale one są bardzo różne w Europie. To jest tak, jakby porównać, przepraszam, doświadczenia, które w pewnym sensie się spotykają. Bijącego i bitego. Czynność jest jedna, ale doświadczenia bardzo różne. A więc musimy reagować na doświadczenie europejskiej poprawności politycznej i zwracać uwagę na to, czego w niej nie ma. Na pierwszym miejscu kultury nie ma i fundamentu chrześcijańskiego. Z kulturą każdy zdroworozsądkowo musi się zgodzić, że naprawdę do Europy wszyscy przyjeżdżają ze wszystkich kontynentów, żeby podziwiać tę kulturę i jej dziedzictwo, a nie Donalda Tuska w Brukseli jako symbol sukcesu europejskiego. I musimy także wyjaśniać wewnątrz Europy, jeszcze raz to podkreślę, nieporozumienia związane z fałszywą wizją. Fałszywą, bo w istocie źle ustawioną, krótkowzrocznie ustawioną, doświadczenia Europy Zachodniej są przedstawiane jako doświadczenia całej Europy. Tak nie jest. To jest forma imperializmu kulturowego, tym razem już całej Europy Zachodniej, i przed nią mamy prawo się bronić, zwracać na to uwagę. Otóż ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale jeżeli będziemy tego rodzaju działania podejmowali, to może będą to działania sięgające za daleko. Może powinniśmy ograniczyć nasze ambicje w zakresie polityki historycznej, bo zostaniemy oskarżeni o indoktrynację. Otóż myślę, że nie wolno nam się dać zaszantażować tego rodzaju sugestią. A to dlatego, że sama Konstytucja Rzeczpospolitej, obecnie obowiązująca, nie ta, którą się straszy dzieci obecnie, czytelników Gazety Wyborczej i TVN-u, że przyjdzie zły PiS i uchwali jakąś straszną konstytucję. Nie, ta konstytucja, którą uchwalono pod rządami prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a szefami Komisji Konstytucyjnej byli profesor Bronisław Geremek i dr Włodzimierz Cimoszewicz. O tej konstytucji mówię, obowiązującej. Otóż ta konstytucja głosi w preambule obowiązek pamięci, specyficznej pamięci, którą musimy przywołać tutaj, żeby ten, kto tej pamięci nie podziela, wie, że łamie konstytucję. Tę konstytucję Geremka, Cimoszewicza, Kwaśniewskiego. Otóż w preambule Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jest powiedziane, cytuję: wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji I i II Rzeczpospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. To wszystko trzeba pamiętać. To jest obowiązek konstytucyjny. Kultura zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie narodu, polska walka o niepodległość okupiona ogromnymi ofiarami. To mamy pamiętać. Kto mówi, że to nieważne, nawołuje do łamania konstytucji. Pamiętajmy. Przypominajmy to autorom Gazety Wyborczej, Newsweeka, którzy mówią, że to są bzdury, ta martyrologia, to chrześcijaństwo. To dziedzictwo narodu, ta pierwsza Rzeczpospolita to polskie piekło przecież było, prawda? Ta druga Rzeczpospolita, no to autorytaryzm, faszyzm, tam się narodził faszyzm przecież. Tysiącletni dorobek, no same nieszczęścia w tej polskiej historii. Ciągle to czytam, prawda? Ja nie ironizuję w tym sensie, że nie wymyślam tego, tylko wciąż ukazują się takie artykuły. Tysiącletni dorobek, nie, to ciężki wstyd, tysiąc lat ciężkiego wstydu. Tak. Dalej jeszcze jest jedno bardzo ważne zdanie. Pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane. Pomni. Musimy pamiętać to, że były w naszej historii okresy, kiedy ktoś łamał wolności i prawa człowieka. Nie możemy zapomnieć o komunizmie. Musimy pamiętać o nim.
Ale w jakim kontekście mamy pamiętać o komunizmie? Bardzo jasno określonym, że to było złe, że łamano prawa człowieka, podstawowe wolności. Bo osobny artykuł tej konstytucji stanowi, co znów jest nieprzestrzegane nagminnie, w ostatnich wyborach prezydenckich mieliśmy tego przykład, że w Polsce zakazana jest działalność organizacji, które opierają swoją ideologię na faszyzmie lub komunizmie. Jeden z kandydatów na urząd prezydenta, zresztą mamy powody do wdzięczności pod jego adresem, bo zniszczył lewicę, występuje otwarcie jako komunista. Łamie konstytucję. Komunizm jest ideologią zbrodniczą, od której nasza konstytucja odcina się w odrębnym artykule. A więc na razie choćby na tej podstawie poszanowania konstytucji, tej obecnej, musimy prowadzić politykę historyczną, która uwzględnia te właśnie poruszone przeze mnie tutaj przykłady. Czy robiliśmy to? No cóż, mówiłem już, że szkoła z tego obowiązku się nie wywiązywała. Niedobrze się wywiązywała. Czy robiliśmy to w zakresie coraz bardziej istotnym, może istotniejszym od szkoły, czyli w zakresie kultury masowej? Dam jeden przykład charakterystyczny. Zamiast państwa polskiego, zamiast instytucji działających w państwie polskim, także potężnych medialnych instytucji działających w państwie polskim, które poniekąd wyręczały państwo w polityce historycznej, polityce wstydu w istocie realizowanej przez te instytucje, pojawiają się oddolne inicjatywy, które próbowają w kulturze masowej wypełnić tę pustkę wynikającą z zaniedbań pamięci tej, o której mówi konstytucja. Przykładem, który chcę podać, jest szwedzki zespół muzyki hard rockowej, metalowej, taki najgorszy rock, jeśli można powiedzieć, od strony słuchania, ale w dużej części młodego pokolenia popularny. Zespół Sabaton, który zaczął od przeboju 40-1, 40-1, mówiący o bohaterskiej walce kapitana Raginisa. Potem pojawił się przebój Uprising, sławiący bohaterstwo powstańców warszawskich. Ostatnio ukazał się przebój Inmate 48-59 o Witoldzie Pileckim. Ja zapomniałem tytułu, ale w każdym razie chodzi o Asy Przestworzy z Polski. Oczywiście o bitwę o Wielką Brytanię. Sprawdziłem na YouTubie, na jednym wejść 4 100 000, na drugim 3 700 000. Czyli jest ogromne zapotrzebowanie na to. Jakiś szwedzki zespół to wypełnia w kulturze masowej. No bardzo dobrze. Tylko dlaczego nie powstał film pełnometrażowy, fabularny o Witoldzie Pileckim? Dlaczego nie powstał pełnometrażowy film fabularny? Teraz wiemy, że powstał ostatnio bardzo zacny, no ale zrobiony no, takimi pół, można powiedzieć, rzemieślniczymi środkami. Film dokumentalny czy fabularyzowany dokument o Pileckim, ale to nie o to chodzi. Chodzi o z rozmachem robione filmy dla szerokiej publiczności. Tak, na to pieniądze są. Państwo jest, powinno... Tak, a państwa obowiązkiem jest właśnie dać na to pieniądze. O tym za chwilę powiem, że to się zmieni, bo już znam konkretny pomysł w tym zakresie. Ale na razie jest tak, jak jest, opisuje sytuację obecną. To przejdźmy już do przodu, panie profesorze kochany, bo te ostatnie to już mamy w głowie. Bardzo przepraszam, chcemy tworzyć, bardzo proszę. Dobrze, nie, to już przechodzę. Dobrze, już przechodzę, pokazuję, tylko trzeba zrobić, że tak powiem, remanent. Stan... Nie, spokojnie. Oczywiście, że pan ma rację, trzeba mówić o tym, co nas czeka, o pracy, która nas czeka. Ale żeby wiedzieć, jaką pracę mamy wykonać, musimy jednak zdać sobie sprawę ze stanu, w którym się znajdujemy, z zaniedbań, z luk, które musimy wypełnić. Otóż trzeba przejść do budowania kręgów polskiej pamięci. Polskiej pamięci, która zbuduje nadzieję. Nadzieję dla młodszego pokolenia, że warto być Polakiem i warto
zostać tutaj w Polsce, nie wyjeżdżać? W jakim układzie tych kręgów chciałbym je przedstawić? Krąg pierwszy to jest szacunek dla niewinnych ofiar, tych, które musimy pamiętać, tych, które zapłaciły za to tylko, że były Polakami. To nie jest martyrologia głupia, przypadkowa. I to nie Polska ponosi za to winę. Wrogowie polscy za to winę ponoszą, a naszym obowiązkiem jest tych, którzy zapłacili cenę najwyższą za to tylko, że byli Polakami. Nie chcieli ginąć, ale zostali zabici. My musimy o nich pamiętać. To jest część naszego obowiązku pamięci. Tak trzeba pamiętać ofiary ludności cywilnej w Warszawie, nie jako ofiary powstańców warszawskich. To są ofiary Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera i Józefa Stalina. Trzeba o nich pamiętać. Daję inny przykład. Trzeba zrobić 10, 100 filmów, 1000 artykułów w różnych, można powiedzieć, wpływowych czasopismach zagranicznych, żeby przypomnieć tę zbrodnię, o której mówię, kilka innych osób oczywiście mówi i pisze na ten temat, ale jest to kropla w morzu. Największa pojedyncza zbrodnia dokonana na podstawie jednego rozkazu, który jest, zachował się. Rozkaz 00485 z 11 sierpnia 1937 roku. 111 091 osób zostało rozstrzelanych na podstawie tego rozkazu. Rozkaz Mikołaja Jeżowa na podstawie dwa dni wcześniej podjętej decyzji Biura Politycznego z Józefem Stalinem na czele o likwidacji Polaków w Związku Sowieckim. 111 091 osób na podstawie jednego rozkazu. To jest 5 razy więcej niż rozkaz dotyczący Katynia. To jest więcej niż zostało zamordowanych ofiar, o których także oczywiście, tak jak i o katyńskich, musimy pamiętać, w zbrodni wołyńskiej. Ale ta jest najbardziej zapomniana, Polacy w Związku Sowieckim. Tu więc mamy największy dług, bo nikt o nich nie pamięta, nie wspomina ich. Jest wspólnota pamięci Wołynia, bardzo dobrze, że jest i poszerza się. Jest wspólnota pamięci Katynia, ale gdzie jest wspólnota pamięci o tych ofiarach najbardziej bezbronnych, bo najbardziej zapomnianych? To jest nasz dług, musimy go wypełnić. To jest dług, który trzeba przypominać także tym, którzy mówią, że jedynym naszym obowiązkiem jest pamiętać zbrodnie polskie na Żydach, na Niemcach. Na Polakach. Nie, tych nie trzeba pamiętać. Otóż właśnie kiedy pani Olga Tokarczuk używa tego rodzaju skrótu, trzeba ją zapytać, a czy pani wie o tej zbrodni? Czy to nie jest obowiązkiem humanistycznym, nie polskim, ale humanistycznym, pamiętać o ofiarach najbardziej bezsilnych? Bo ofiary żydowskie na szczęście upomina się wiele osób, bo ofiary niemieckie, całe państwo niemieckie się upomina. A o te polskie jakoś pani nie pamięta, prawda? O takiej gigantycznej zbrodni. Jak to świadczy o pani humanizmie? Takie pytania trzeba stawiać tym, którzy mówią, zapomnijmy o nich. Następny krąg polskiej pamięci to są polscy bohaterowie. Ci, którzy gotowi byli zginąć, bo tamci nie chcieli zginąć, oni zostali zamordowani, no każdy umiera zapewne na ogół wbrew swojej woli, ale w tym przypadku chodzi mi teraz o bohaterów, którzy świadomie narażali swoje życie w obronie polskiego domu, w obronie polskiej niepodległości. Jesteśmy im to winni, bo narażali się dla Polski. To są ci od Cedyni, którą pewien aktor bardzo popularny myli, prawda, z innym wydarzeniem i twierdzi, że tam, prawda, Polacy jakichś biednych, małoletnich ofiarników na machinach oblężniczych przykuwali. No więc było trochę inaczej, mówię w skrócie. Ale od tamtych rycerzy i wojów aż do żołnierzy wyklętych i do bohaterów Solidarności. Choć w Solidarności mało kto chciał walczyć, choć ponad 100 osób zginęło, prawda? Ale o nich musimy pamiętać. O tych wszystkich przez 1008 lat ponoszących czy 1009 swoje ofiary. W imię budowania szacunku dla odwagi.
Bo bez odwagi w obronie domu, dom się nie ostoi. Musi być ktoś, kto będzie odważnie bronił polskiego domu. Jeżeli tego nie nauczymy, szacunku dla odwagi, czyli dla bohaterstwa, to przy każdym następnym zagrożeniu naszego domu pozostanie nam tylko zrobić to, co radzi nam europejska polityka historyczna. Być otwartym. No najlepiej każdemu wręczyć lancet, żeby sam się otworzył, prawda? To będzie jakieś rozwiązanie. Otóż jeśli chcemy uniknąć takiego rozwiązania, musimy szanować odwagę w obronie swojego domu. To jest drugi krąg polskiej pamięci. Z żołnierzami wyklętymi, z żołnierzami września 1939 roku. Musimy przypomnieć, nagrać tych świadków, którzy jeszcze żyją, z tych bohaterów, którzy narażali wtedy swoje życie świadomie. To właśnie jest ostatni moment, żeby sięgnąć do żywej pamięci żołnierzy września, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy wyklętych. Trzeci krąg, niezwykle ważny, to jest krąg kultury, może najważniejszy. Mamy obowiązek, żeby przypominać sobie, młodszym ludziom, ile zawdzięczają zdolności, możliwości porozumiewania się w świecie, nie temu, że poznali angielski, tylko temu, że poznali polski, czyli umieli nazwać pewne rzeczy sami dla siebie, pojęcia dla nich znaleźć, w tym niesłychanie giętkim, wyrafinowanym języku, który stworzyła praca pokoleń. No bo to jest symbol kultury przede wszystkim, język. Bez Kochanowskiego nie byłoby dużej części Polski. Może jakaś by była, ale jakże kaleka. Bez Mickiewicza, bez Krasickiego i tak dalej, i tak dalej. Nie przychodziliby inni do niej z zewnątrz, gdyby nie ten cudowny, porywający język, którego się uczyli. Jak Leśmian choćby, prawda? Jak Tuwim. Otóż to jest także obszar czy krąg pamięci o kulturze, który możemy stosunkowo najłatwiej wykorzystać w naszej polityce historycznej adresowanej na zewnątrz. Tam, gdzie nie chcemy się bronić, bo obrona nic nie da, bo nie chcą nas słuchać. Ale wtedy zamiast obrony możemy pokazać, to Chopina też nie słuchacie, a ta muzyka Góreckiego, trzecia symfonia, która nawiązuje do więzienia gestapo, w którym ginie polski chłopiec. Najpopularniejsze dzieło światowej muzyki klasycznej ostatnich 50 lat. Trzecia symfonia Henryka Góreckiego. Milion egzemplarzy się sprzedało. Muzyki, płyty z muzyką klasyczną. Też wam się z niczym nie kojarzy? Na szczęście polska muzyka klasyczna podbija coraz więcej elit na świecie. I to nie tylko na Zachodzie, ale dzisiaj naszym najważniejszym produktem, jeżeli można tak nieładnie powiedzieć, markowym, kultury i polskości jest także w Azji Fryderyk Chopin, konkurs chopinowski. Gdziekolwiek nie pojadę, słyszę dźwięki Chopina. To jest uniwersalnie rozpoznawalny symbol polskości. Nikt nie ma wątpliwości. Chopin to Polska, nikt nie kojarzy Chopina z Francją. Nawet Francuzi już stopniowo się do tego przyzwyczaili. Chopin to Polska. I to jest bardzo ważne, to trzeba umieć wykorzystać. Konkurs chopinowski ma gigantyczne znaczenie promocyjne dla Polski w tych krajach, gdzie nie ma żadnego skojarzenia z Polską, czyli w Chinach, w Japonii, w krajach bardzo ważnych dla przyszłości świata. To trzeba umieć wykorzystywać. Trzeba więcej włożyć wysiłku promocyjnego, pokazywać inne obszary polskiej kultury na tym, opierając początek, pierwszy przyczółek. Dalej mamy propozycję czwartego kręgu, byłby to krąg nauki i techniki. Jakże ważny dorobek Polski w tej dziedzinie. Sami go słabo znamy. Kiedy profesor Bolesław Orłowski z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk powiedział mi, że przygotował właśnie czterotomowy słownik polskich inżynierów i techników XIX i początku XX wieku, no to za głowę się złapałem, przecież ja na pewno 90% z nich nie znam, prawda, ich osiągnięć. Ale są te osiągnięcia, to są ogromne osiągnięcia w całym świecie. Musimy je poznać sami, nauczyć się dumy stąd wynikającej i lekcji, jak można nawet w trudnych warunkach pracować dla Polski, dla jej dobrego imienia, jeśli nie w Polsce, bo Polski nie było niepodległej przez dużą część tego czasu.
I to musimy umieć pokazywać, polską myśl techniczną, polską naukę. Tu na szczęście też mamy uniwersalnie rozpoznawalne postaci. Mikołaja Kopernika, Marię Skłodowską, Lwowską Szkołę Matematyczną. To są przykłady tej polskiej nauki i techniki, od których można zacząć promocję polskości. Widzicie, polskość to nie jest jedwabne. Polskość to jest Kopernik, to jest właśnie szkoła lwowska, w której są Żydzi, którzy czuli się Polakami całkowicie i nie daliby sobie tej polskości za żadną cenę odebrać. To jest właśnie polskość, którą też musimy pokazywać. W związku z tym przypomniałem także jakby na styku nauki i kultury potrzebę właśnie na tym spotkaniu u pana prezydenta obchodzenia pewnych rocznic głębiej sięgających niż tylko w ostatnie stulecie. Bo pan prezydent przygotowuje jak najsłuszniej całą serię wydarzeń, które mają nas przybliżać do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. To jest centralny punkt w jego pomyśle polityki historycznej, bardzo ważny. Ale obawiam się, że gdybyśmy tylko przy tym zostali, to pominęlibyśmy bardzo ważne wątki, a na pewno na pomyśle hasła niepodległości i stulecia odbudowy niepodległości nie możemy zbudować zewnętrznej polityki historycznej. No bo niepodległość każdy kraj tutaj akurat w okolicy odzyskiwał w 18 roku, więc się będą zbiegały te rocznice, albo wiele z nich odzyskiwało. Niepodległość nas nie wyróżnia wśród innych krajów. Ale do wewnątrz niepodległość jest hasłem najważniejszym. Tu trzeba to pamiętać. Ale będziemy akurat obchodzili w przyszłym roku 1050-lecie chrztu. To jest niesłychanie ważna rocznica, nie tylko w sensie chrześcijańskiej naszej tradycji, o której za chwilę jeszcze powiem, ale także w sensie kulturowej tradycji, bo wraz z chrześcijaństwem weszliśmy do Europy, do europejskiej kultury i nauki. No sami nie wymyśliliśmy od zera nauki ani kultury, ona przyszła do nas. I w przyszłym roku będziemy mogli obchodzić 1000-lecie polskiego szkolnictwa. Ponieważ w roku 1015, jak to ustalił profesor Gerard Labuda, nestor mediewistów polskich, już niestety nieżyjący, najprawdopodobniej, bo tego się nie da ze stuprocentową pewnością określić, ale najprawdopodobniej w 1015 roku w związku ze ślubem Mieszka II z Rychezą do Krakowa, czy w Krakowie na Wawelu, gdzie przebywali, prawda, urządzono szkołę. Mieszko II, przypomnijmy, był władcą, który znał łacinę i grekę. Później cały szereg pokoleń polskich królów nie umiał w ogóle czytać i pisać. Zresztą nie tylko polskich, tak samo czeskich, niemieckich cesarzy nie znali tej sztuki, nie była im potrzebna. A Mieszko mówił po łacinie i po grecku czytał. Nauczył się tego już tutaj, tu już miał nauczycieli, prawda? No, była jakaś szkoła na Wawelu w 1015 roku. To jest powód, żeby obchodzić. 1000-lecie szkolnictwa polskiego to jest jakaś rocznica. Myślę, że trzeba o tym przypomnieć. W związku z 1050 rocznicą chrztu. To się razem wiąże. Trzeba to tak pokazać. Nam w Polsce. Natomiast na zewnątrz, poza kulturą, najważniejszym elementem rozpoznawczym dla Polski jest świętość. To jest szósty krąg. Przepraszam, piąty krąg. Tak? Sport, tak, rozumiem. Bardzo słusznie, tak, oczywiście. Nie powiedziałem, ma pan rację, bo to wydaje się oczywiste, ale trzeba też dbać o promocję polskiego sportu, absolutnie. Ale poza sportowcami, najbardziej rozpoznawalnymi Polakami na świecie są oczywiście polscy święci. Jan Paweł II i święta Faustyna i ojciec Kolbe, ta trójka. I to nie tylko wśród chrześcijan. Oczywiście najbardziej wśród chrześcijan, wśród tej drobnej społeczności 1 200 000 000 katolików, czy 2 000 000 000 chrześcijan. To wystarczy, to już jest niezłe audytorium. Gdziekolwiek do kościoła wejdę katolickiego, w którymkolwiek kraju, zawsze jest Chrystus Miłosierny. Zawsze jest siostra Faustyna, jakoś obecna. I teraz jakkolwiek pani Tokarczuk czy czytelnicy Gazety Wyborczej mogą się zdziwić, ale jest to na pewno najpopularniejsza polska pisarka na świecie. Nikt nie osiąga takich nakładów, nie zbliża się nawet do nich. Stanisław Lem, którego znam, znaczy w sensie literackim znam i podziwiam,
przez lata uchodzący za najpopularniejszego pisarza, razem z Olgą Tokarczyk i Henrykiem Sienkiewiczem wzięci, mają mniejszy nakład niż Faustyna, jej dzienniczek. I zapominać, udawać, że tego nie ma, byłoby głupotą z punktu widzenia polskiej polityki historycznej. To jest nasza marka. Oczywiście Jan Paweł II. Prawda? I o tym musimy pamiętać, wykorzystywać to także. No, okazją do tego będą Światowe Dni Młodzieży. To oczywiste, nie będę rozwijał tego wątku, ale to jest punkt, którym trzeba umieć wygrać dla Polski tę polską markę, markę świętości, która akurat w Krakowie się koncentruje. No, jeśli idzie o tych dwoje świętych, no akurat Maksymilian Maria Kolbe też przebywał przez kilka lat w klasztorze franciszkanów w Krakowie, choć związany jest rzecz jasna tu z Niepokalanowem. Szósty i przedostatni krąg, o którym chcę powiedzieć, to jest krąg polskiej wolności. Może najbardziej szczególny, najbardziej typowy, no bo święci są prawie w każdym narodzie katolickim, prawda, bohaterowie, męczennicy są, ale wydaje się, że wolność jest tak głęboko wpisana w polską historię, w jej swoistość na tle systemów mniej szanujących wolność, nazwijmy to tak delikatnie, na zachodzie i na wschodzie, że musimy tę markę polską opartą na wolności, wolności republikańskiej, obywatelskiej, wolności opartą na haśle neminem captiva bimus, prawda, czyli na szacunku dla prawa, ochrony jednostki i własności. Musimy umieć to wygrać, znaczenie tego w Europie i wolności, która upomina się o wolność innych, nie jest tylko dla siebie, ale jest wolnością naszą i waszą, pamiętającą o tym, że są inni, którzy też potrzebują wolności. To razem jest nasze doświadczenie, które musimy pokazywać, razem z tymi, którzy szanują te tradycje. Z Ukraińcami, z niektórymi Litwinami, którzy gotowi są to przyznać, z Łotyszami, którym pomogliśmy odzyskać Dyneburg w 20 roku, z Węgrami i tak dalej, i tak dalej. Tutaj można różnych partnerów znaleźć do pamięci, ale przede wszystkim my sami, tę tradycję polskiej wolności, która sięga od Kadłubka do Solidarności, pamiętajmy o znaczeniu zmarnowanej marki, jaką dla nas jest Solidarność, bo to była wielka marka i została zmarnowana. No nie bez pomocy symbolu tej marki, tak bym powiedział. Ważnego i rozpoznawalnego. Szkoda, że ta marka tak się zmarnowała i zawsze czuję tutaj pewną dwuznaczną sytuację, kiedy słyszę od taksówkarza w Nowym Jorku how is Lech Wałęsa doing, prawda? Taksówkarz z Wybrzeża Kości Słoniowej. Więc jest kojarzony jak najbardziej i to dobrze, że jest Lech Wałęsa kojarzony i to dobrze, że jest dobrze kojarzony. No nie każdemu musimy zaraz zacząć tłumaczyć, że to, prawda, są tu jakieś wątpliwości. To dobrze, no to jest symbol Solidarności. Lepiej, żeby to była Anna Walentynowicz. Powinniśmy nad tym pracować także z szacunku dla wyjątkowej roli kobiet w polskiej historii. Mało który naród może się tak poszczycić galerią wybitnych postaci kobiecych we wszystkich dziedzinach, o których mówiłem, nie w jednej, ale od bohaterstwa i męczeństwa poprzez naukę, technikę, kulturę, aż właśnie do wolności, do Solidarności, do kobiet Solidarności, wielkich kobiet Solidarności z Anną Walentynowicz na czele. Ale jest coś, co powinno być najmocniej przypomniane i to już koniec mojej wypowiedzi, przepraszam, że za długa pan tutaj słusznie się skarżył. Myślę, że... Nie. Absolutnie. Otóż myślę, że rozpadłyby się te kręgi. One by się nie skupiały, gdyby nie krąg centralny. Krąg miłości. No bo jeżeli nie kochamy czegoś z tych elementów, o których mówiłem, nie kojarzy nam się Polska z czymś, co kochamy, przez jakiś pryzmat, fragment. Nie musimy wszystkiego kochać. Nie musimy Marii Curie-Skłodowskiej kochać. Możemy kochać, powiedzmy, Jana Skrzetuskiego, prawda? To możemy sobie wybrać, ale coś z tej polskości musimy kochać. Jeżeli nie ma tego uczucia, to rozpadają się te wszystkie kręgi. I tu na koniec przytoczę wiersz z prośbą, żebyście państwo zgadli, kto jest jego autorem. Wiersz, który może być moim zdaniem centralnym symbolem polskiej polityki historycznej. Wiersz nosi tytuł Gawenda o miłości ziemi ojczystej. Mówi tak.
Bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek. Malutki los naparstkiem pić, z dala od zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę mieć nadzieję, w mroku kryjówkę sobie uwić. O blasku próchna mówić dnieje, o blasku słońca nic nie mówić. Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować. Wisława Szymborska. Wisława Szymborska. Tak, trzeba umieć znajdować takie elementy w naszej kulturze. Właśnie takie nieoczekiwane. Dobrze jest zacytować Szymborską, dobrze jest zacytować Miłosza, bo to ma czasem większą siłę argumentu na zewnątrz. Kiedy my w sercu nosimy Herberta, Rymkiewicza, no nie zapominamy o nich. Tylko żeby pokazać, jak silna potrafi być ta miłość do Polski. A oczywiście, można pokazywać na różnych przykładach, ale proponuję wybierać takie właśnie nietypowe, żeby przekonywać nieprzekonanych. Zobaczcie, noblistka, Szymborska. Macie ten snobizm na Nobla? Proszę bardzo, tu jest taka najnowsza noblistka, niekojarzona na ogół z polskością. I ona przez chwilę zachorowała na polskość. To piękna choroba. Warto tę piękną chorobę docenić. Bardzo Państwu dziękuję. Robert Rymbiś. Panie profesorze, pan profesor obiecał miesiąc temu zgłębić temat odszkodowań dla ofiar Holokaustu. 50 tysięcy ofiar Holokaustu, które prawie 100% parlamentarzystów, oprócz dwóch, przegłosowało, że będą one wypłacane z budżetu naszego kraju. I niestety muszę się uderzyć w piersi. Nie zgłębiłem, naprawdę nie dlatego, że unikam tematu, bo przekonałem się o jego wadze. Raz jeszcze teraz w czasie wizyty w Waszyngtonie, tylko po prostu w ferworze pracy nad drugim tomem, który muszę oddać i mam nadzieję za miesiąc będę mógł go Państwu pokazać. No zapomniałem, moja wina. Będziemy moja cierpliwie czekać. Bardzo przepraszam, po prostu. Dziękuję. Przepraszam. Natomiast nawiązując do niewywiązanych, do zobowiązań, z których się nie wywiązałem, wspomniałem, że są pewne praktyczne rozwiązania. Wszystko teraz z tym wiązaniem mi się jakoś zaczyna na języku wiązać. Otóż wspomniałem dzisiaj, że są pewne praktyczne pomysły realizowania pamięci polskiej, polityki historycznej, na przykład w filmach. Jest taki pomysł zgłoszony już do pana prezydenta. Nie mogę o szczegółach powiedzieć, ale myślę, że on, jeśli zostanie zrealizowany, a jest szansa, żeby został zrealizowany już na początku przyszłego roku, będzie gwarantował mniej więcej 60 milionów złotych rocznie poza PISF-em, czyli Instytutem Sztuki Filmowej, który dofinansowywał IDE, prawda, i różne inne filmy, Pokłosie, tak? 60 milionów na polskie filmy historyczne, trochę inne niż właśnie Ida czy Pokłosie, i filmy dla dzieci, bo to jest też niezmiernie ważna część edukacji historycznej. A więc no, o szczegółach nie mogę mówić, bo trudno mówić o dziele, które dopiero zaczyna się rodzić, ale to jest szansa na bardzo szybką ścieżkę dofinansowania stałego filmów w tym zakresie. Są pomysły do mnie zgłaszane do innych uczestników sekcji pamięci historycznej, kultury i tożsamości, którą mam zaszczyt koordynować w Radzie Rozwoju Narodowego. Pomysły dotyczące rozwinięcia bardzo szeroko prac nad grami komputerowymi dla młodzieży. To jest bardzo, jakby dla nas, dla starszego pokolenia to się wydaje mniej ważne, ale dla młodego pokolenia to jest pierwszy kontakt z rzeczywistością, gra komputerowa. Więc tu trzeba wprowadzać wątki historyczne. Są tutaj bardzo ciekawe, konkretne pomysły. Oczywiście chodzi o dokończenie pewnych instytucji muzealnych, tak ażeby nie było białych plam na tej mapie, która już została, trzeba powiedzieć, dość dobrze zabudowana. Nie jest tak, że nic nie zrobiono. No ale brakuje na przykład Muzeum Historii Polski, prawda, takiego drobiazgu. Parę inicjatyw powinno być zrealizowanych, które zostały wstępnie przy prezydencie Lechu Kaczyńskim rozpoczęte. Muzeum Kresów, Muzeum Śląska jak najbardziej, Polskiego Śląska, tak, jak najbardziej, to także ziem zachodnich. To także jest bardzo ważna część naszej polityki historycznej. A więc trzeba nasycić tą strukturą pamięci, instytucjonalną strukturą pamięci, całą Polskę.
różne województwa, żeby to nie koncentrowało się tylko w Warszawie, Krakowie i ewentualnie Gdańsku, bo to nie wystarczy. Musi być nie za daleko do tego miejsca skupienia pamięci. I tu są pomysły. Przepraszam, już w takim razie kończę. Chcę tylko powiedzieć, że cały szereg dziedzin konkretnych jest już opracowywanych pod kątem realizacji gotowych już projektów. Także te ogólniki, na które pan się tak denerwował, mają swój ciąg dalszy, o którym mnie jest może trochę niezręcznie w tej chwili mówić. Bardzo proszę, przepraszam, że zabrałem czas. Ale równocześnie jest dla nas bardzo ważne. Aha, przepraszam bardzo. Muzeum Kresów, to jest dla nas ogromnie ważne, ale historia Kresów. Historia Kresów. Panie profesorze, ja już niedługo pożegnam się z tym światem. Chcę jeszcze usłyszeć te wszystkie zadania, które właśnie tam na Kresach budowały naszą Polskę. Dziękuję. To tylko dodam przykład takich działań, o których mówił kolega, który koordynuje inną sekcję związaną z obronnością. Odbudowanie miejsc pamięci związanych z działalnością Wojska Polskiego na terenach już do Polski niestety nienależących. Jest znów cały szereg punktów, które chce wypełnić pan profesor Przemysław Żurawski-Grajewski, bo o nim mówię, który właśnie przygotowuje taki plan działania. Które miejsca upamiętnić, jak, z kim, z jakimi partnerami. Więc no to jest tylko jeden z kierunków, no bo nie chodzi tylko o pamiątki wojskowe. Ale o tym akurat pan prezydent doskonale pamięta i że tak powiem obecny skład rządu z wicepremierem, celowo wymieniam wicepremiera, bo on się tą działką zajmuje, Piotrem Glińskim, to jest bardzo głęboko na jego sercu. Więc proszę być... No nie tyle spokojną, ile z nadzieją patrzeć na tę stronę. Bardzo proszę. Panie profesorze, zrobił pan podsumowanie tych elementów, które będą porządkowały nam ojczyznę. Chciałabym do tego dodać dwa punkty. Sama jestem harcerzem z szarych szeregów i od ponad 10 lat jestem w posiadaniu bardzo profesjonalnie dobrze przygotowanego scenariusza do filmu o szarych szeregach. No, przez te kilkanaście lat nie byłam w stanie tego uruchomić. Może to, co pan powiedział, otwiera takie możliwości. A sprawa druga, całkiem z innej strony, ponieważ ja też jestem za tym, żeby wszystkie elementy polskości podnosić do takiej rangi, żeby rzeczywiście zbudować dumę polskości. Dlatego, co pan sądzi o tym, że kiedy chodzi się po ulicach Warszawy, to widzi się napisy tylko po angielsku, rzadko kiedy po polsku. Objechałam już bardzo wiele krajów, ale nie spotkałam kraju, w którym bym na ulicy przeczytała coś, ogłoszenie czy informację po polsku. Zawsze jest w języku lokalnym. Tymczasem wszystkie języki są angielskie. Oczywiście rozumiem, że przyjęto jako międzynarodowe, ale to wcale nie powód, żeby warszawskie ulice wypełniać takimi napisami. Co pan o tym sądzi? Jak najbardziej zgadzam się z tym, że no, troska o język jest podstawową formą troski o kulturę, o ten krąg kulturowy. Więc tu całkowicie się z panią zgadzam. No i trzeba zacząć, nie wiem, czy jakieś działania, ale też na poziomie samorządów. Tu rząd nie wystarczy, bo ulicami rządzi samorząd, a nie rząd. Z panią Gronkiewicz-Waltz trzeba troszkę porozmawiać na ten temat. No ale no tak to jest, tak to jest. To jest w gestii samorządu. Natomiast filmy jak najbardziej będzie można, jak sądzę, zgłaszać tego rodzaju pomysły do instytucji, o której wspomniałem, instytucji, którą będzie prowadził, jak rozumiem, pan Bromski, znany reżyser, który mam nadzieję ten projekt, o którym wspomniałem, będzie mógł zrealizować. Znaczy projekt fundacji, która będzie na takie filmy, no Szare Szeregi są dokładnie na styku dwóch wątków, o których mówiłem, dla młodzieży, no bo młodzież się z tym może identyfikować i historia, prawda? No przykro mi, nic na ten temat nie umiem powiedzieć. Wydaje mi się, że pomysł, który w tej chwili pan Bromski realizuje, jest dobrym pomysłem, a... Bez kariery robić.
nie chcę się wypowiadać. Znam kilka filmów, które bardzo cenię pana Bromskiego. Na przykład Uwikłanie. Bardzo wszystkim państwu polecam. Słucham? Tak. Wydaje mi się, że tam, tak. Proszę bardzo. Panie profesorze, dziękuję za ten wykład i za poprzednie. I tu nawiązując do tego, co mówiła pani Harcmistrz, się także kłaniam, dołączyłbym po prostu polski czyn zbrojny i to w kontekście obrony właśnie nie tylko Polski, ale Europy. To jest jedna rzecz przed barbarzyństwami różnymi naszej całej historii, naszej bytności w Europie. A druga rzecz, bo zaciekawiło mnie to, co pan mówił o tych kręgach. I tu były pomysły takiego muzeum. A czy w dobie skrótowości przekaz musi być krótki? Nie widzi pan potrzeby czasami zbudowania Instytutu Polskiego, w którym te wszystkie kręgi mogły być pokazywane, mogły być prezentowane, zwłaszcza gościom z daleka, ale nie tylko gościom z daleka, bo niestety wielu naszych rodaków także powinno się uczyć polskości. Właśnie taki instytut, w którym można by syntetycznie pokazać Polskę w tych wszystkich wymiarach naraz, w jednym miejscu. Bardzo dziękuję. Tak, to myślę, że bardzo ważny pomysł i na przykład podsunięty mi został już projekt wzoru zrealizowanego, świetnie działającego, bardzo egzotycznego, Korean Foundation. Korea Południowa, egzotyczny kraj, wydaje się, że nie ma dużej historii, ale ma historię i to bardzo tragiczną, pod pewnymi względami podobną do naszej. No bo wtłoczeni między dwa mocarstwa, Chiny i Japonię i przez oba troszkę poturbowani. Stworzyli w ciągu ostatnich 40 lat na bazie swojego sukcesu gospodarczego, no bo trzeba mieć pieniądze najpierw, sieci instytutów na całym świecie, które doprowadziły do tego, że jest dzisiaj sto kilkadziesiąt katedr nauczających historię Korei na świecie. Tymczasem, i bardzo dobrze, no są na to pieniądze, udało im się to stworzyć. Tymczasem stan promocji Polski w tym zakresie jest zły, a nawet tragiczny. Właściwie martwię się, kiedy kiedykolwiek słyszę, że powstała katedra studiów polskich. Poza oceanem jest to prawie pewne, że będzie to katedra studiów antypolskich. Więc lepiej, żeby nie powstawało, żeby nie było nic. Prawda? W Europie Zachodniej to różnie, raz tak, prawda? Ale też często sprowadza się to do studiów nad zbrodniami polskimi w II wojnie światowej. Więc no, trzeba jakby zreorganizować funkcjonowanie polskiej dyplomacji kulturalnej. Natomiast rozumiem, że panu chodziło też o działanie do wewnątrz, do naszych rodaków. No to tutaj i oczywiście i szkoła jest bardzo ważna i skoordynowanie tej sieci muzeów, które już istnieją i różnych placówek, ale myślę, że potrzebne jest w nawiązaniu do tego, o czym pan powiedział, także stworzenie materialnego symbolu polskości, bo tego nam brakuje. Jeśli państwo widzicie takie obrazy, które są pokazywane w kulturze masowej świata, Polska z niczym się nie kojarzy, w sensie materialnym. Kojarzy się z Janem Pawłem, z Chopinem, z siostrą Faustyną, ale materialnie nie ma żadnego skojarzenia. Paryż to, znaczy Francja, wieża Eiffla, prawda? Na przykład, bo nie tylko. Łuk triumfalny, tak. Ale w naszym regionie brama brandenburska i parlament budapeszteński, zbudowany z wielkim nakładem, ale wszedł do kultury globalnej. U nas nie ma nic takiego. Myślę, że to, co zaczyna, nie jedyny, tu są różne pomysły. Pan Pietrzak w sprawie pomnika 20 roku, co odzwierciedla właśnie pana zapotrzebowanie, pana, który pytał przed chwilą, na upamiętnienie miejsca Polski w historii Europy jako obrońcy przed różnymi barbarzyństwami. Bo to nie chodzi tylko o bolszewików, ale akurat no, ta rocznica się zbliża, setna, ona jest ważna, trzeba ją przypomnieć. Wyobrażam sobie, że takim symbolem dla Europy czytelnej, to jest mój pomysł, broń Boże, się przy nim nie upieram, niech wygra 10 lepszych pomysłów, ale musi to być coś dużego, coś wielkiego, najlepiej w Warszawie położonego, bo centralnie. No zresztą akurat z Bitwą Warszawską trudno gdzie indziej stawiać ten pomnik. Myślę, że
wielka brama wolności, brama, która otwiera się przed wolnością, ale która może się zamknąć dla wrogów wolności. Brama, która obejmie ten nieszczęsny Pałac Kultury, skoro burzyć go nikt nie chce. Dużo większa od niego. Pani ma rację oczywiście, ja tylko dlatego zgłaszam taki pomysł, bo to, czego szukamy, to jest konsensus, prawda? Zgoda we wspólnocie polskiej w miarę możliwości. A więc łuk czy brama, w ogóle zresztą nie jestem przywiązany do żadnego z tego rodzaju swoich pomysłów, tylko żeby zbudować coś imponującego materialnie, pięknego oczywiście także, ale na tyle imponującego, żeby przykuło uwagę jak posąg Chrystusa w Rio de Janeiro, prawda, czy właśnie ów parlament budapeszteński. Coś takiego musimy zrobić, żeby być rozpoznawalni na świecie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Nazywam się Damian Szmagliński. Panie profesorze, chciałbym nawiązać jeszcze do kwestii właśnie historii w szkołach, w liceach. Ja 4 lata temu skończyłem liceum, wyszedłem skończąc maturę. Byłem w klasie humanistycznej, a więc mieliśmy wtedy co roku w pierwszej liceum dwie godziny, później mieliśmy 4, w maturalnej również 4 godziny. Ten był jeszcze historia przez 3 lata. No ale właśnie przypominam sobie podręcznik do historii i kwestię przerabiania tematów. Wiele czasu poświęciliśmy na starożytność, na starożytny Egipt, później na Rzym, bardzo wiadomo chronologicznie. No i na końcu niestety, ale zabrakło tego czasu na tą, można powiedzieć, na XX wiek. Dla Polaków, tak jak dzisiaj pan profesor też, no szalenie istotne, bardzo ważne dla młodego człowieka, żeby zrozumiał, na czym my budujemy swoją teraźniejszość. I tak sobie myślę właśnie w kontekście tego, co pan profesor powiedział, oczywiście kwestia przywrócenia historii w tym wymiarze godzin, ale czy drugą istotną na równi sprawą nie jest właśnie kwestia podręcznika? Być może potrzeba jest oddolnego, na nowo może rozpisania podręcznika, treści w tym podręczniku. Tak sobie myślę, że czy obecny, czy ten podręcznik w szkołach jest dobry. I patrząc, słuchając pana profesora, przypominając sobie również innych znakomitych historyków w Polsce, jest świetna kadra, która mogłaby się może tego zadania podjąć, żeby rozpisać nowy podręcznik dla uczniów szkół, liceów, no i od tego zacząć. Ja przyznam państwu szczerze, dopiero moją edukację w pełni historyczną rozpocząłem na studiach. 3 lata studiowałem w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, znanej. I tam niesamowita styczność z historią. Profesorowie, między innymi pan profesor Mieczysław Ryba, który kilka dni temu został odznaczony przez prezydenta. Tam dopiero student przychodzi i otwiera oczy, bo my tego w ogóle praktycznie nie mieliśmy w liceum. Więc wydaje mi się, że, no właśnie, to moje pytanie do pana profesora odnośnie tego podręcznika. I druga taka myśl, która mi przyświeca, patrząc na dzisiejsze spotkanie, jak licznie jest wypełniona sala, a więc wskazuje to, że również wielkie zapotrzebowanie. Obecnie wchodzi w wiek jakby, no właśnie, rozrodczy, pokolenie te, które miało tą historię, można powiedzieć, tak jak pan profesor użył tego słowa, no, na słabym poziomie. I tak sobie myślę, teraz taka myśl mi przyszła, że może spróbować stworzyć w tych wszystkich ośrodkach w Polsce no takie właśnie niezależne spotkania jak dzisiaj, historyków powyłapywać z różnych okręgów w Polsce i żeby oni prowadzili, edukowali właśnie rodziców, czyli tych, którzy mają, to co pan profesor powiedział, też w rodzinach kształtować, bo szkoła i rodzina. Więc te dwa aspekty chciałbym tutaj jakby mógł prosić o ustosunkowanie się do tego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To już, przepraszam, niestety ostatnie pytanie, ale bardzo ważne, podwójne pytanie. Co do podręczników, to po prostu no, całkowicie zgadzam się z potrzebą napisania nowych podręczników. Sam recenzowałem te drukowane w ostatnich latach, bo to nie jest podręcznik, tylko zwykle 3-4 równolegle wydawane. Mniej lub bardziej złe, tak bym powiedział. No, jest takie wydawnictwo Nowa Era, ono szczególnie dramatyczne te podręczniki robi. Ale zostawmy. Chodzi o to, że trzeba je napisać od nowa. Niestety nie da się tego zrobić z dnia na dzień. To znaczy to za rok będzie można oddać taki podręcznik do i trzeba to zrobić jak najszybciej. I myślę, że te prace bardzo szybko będą postępowały. Natomiast jeśli idzie o rzeczywiście dramatyczny problem no, uzupełnienia wykształcenia dla tych, którzy nie mieli go okazji odebrać w szkołach, a chcieliby to zrobić, bo rzecz jasna, tu żadnego przymusu być nie może, to już jakiś pomysł zgłosił niezależnie, prywatnie, już wspomniany przeze mnie pan Jan Pietrzak, organizując pomysł Matura Polska,
który już od 2 lat działa. On mógłby poszerzyć swoją formułę, może państwo mogłoby pomóc, ale to jest właśnie dla ludzi w dowolnym wieku, od lat 18, czyli od rzeczywistych maturzystów do najwyższego możliwego wieku, jaki człowiek może osiągnąć. Każdy może przystąpić do tego programu matury z historii i pewnie można by to rozszerzyć właśnie tak, jak pan proponuje, do takich no, systematycznych spotkań w ośrodkach na poziomie co najmniej powiatowym. Mówię co najmniej, bo być może gęstsza nawet ta sieć powinna być. Także pomysły znakomite. Pierwszy myślę, że spokojnie będzie zrealizowany, czyli podręczniki. Drugi trochę trudniejszy, ale już pan Jan Pietrzak zaczyna go realizować, więc może państwo pomoże. Ogromnie dziękuję za to pytanie, za wszystkie pytania i pozdrawiam serdecznie. My serdecznie dziękujemy, panie profesorze. Liczymy na to, że polska telewizja zdobyta już dla nowej władzy także przejmie tę rolę edukacyjną.